Musiałem wyłączyć na wstępie torrenta. Torrenta musiałem wyłączyć. Na streamie widzieli ludzie, że mam torrenta. Zbrodnia przeciwko ludności. No właśnie tu zacząłem jedno takie zadanie. Zadanie! Witam Spado! Witam Spado! Witam Spado! Kurwa, co to? Witam Spado! I załatwiony koleś. Stara kurtka polowa, 36,5 pancerz dajesz. Karta dostępu personel. To ja sobie od razu w ekwipunku zmienię tą kurtkę. Yeah, baby! Nie, na święta nie ma lockdownu. Jest wszystko ok, tylko po świętach mówią, że na nowy rok chcą jakiś nowy lockdown zrobić. Punek muszę wziąć i sobie rozmontować wszystko. No może nie wszystko, ale dużo rzeczy niepotrzebnych rozmontuję. I tu też, to był ten nóż, tak? To może to, to może tego. Ładnie jest złe, ale... Wezmę sobie ulepszenia, zrobię. Nie, to nawet chyba po nowym roku coś mówili, że chcieli zrobić, ale to na razie jest w planach ten lockdown, nie. No ale to nie są takie fanaberie jak w Polsce. No. To jest tak, niby jest lockdown, ale i tak. No jest trochę inaczej wygląda. Lepszy. Moc, ale rzeczywiście ulepszy. Ulepszy.
No już, why not? O, lepsze. Maczeta, znaczy się. No, ale tak samo te szczepy odpowiadają za to, jakie też masz schematy i jak możesz korzystać z broni w taki sposób, więc i tam Dartur. Jakaś głupia czapeczka. Nie, no to jest tylko no. Kurde, no, Saint John taki. Muszę się wszczepić. A ta kurteczka, ta fioletowa, z tym fioletowym paskiem jest dobra. To są przedmioty już bardziej zaawansowane. A te szale nie to nie są zwykłe, nie? Tak, zaraz to będę dobra. Dobre ciuchy. Zaraz to będzie dobre ciuchy. No, kompletnie mu bebek rozjebali, on stał i dalej sobie zapierdalał. Cały sens. Gość jest do zajebania. Liberga musi go poskładać. Pewnie, że musi. Dobra, zacznij rozładowywać furę. Jasne. O, gościu załatwiony, ładnie. Teraz mam chyba tą kurteczkę lepszą. Ta jest dobra, naprawdę, ta jest bardzo dobra. No. Respiratory. Może respiratory robicie z padą. Właśnie, dobrze, Dartur. No, ostatnio czytałam w Polsce, że te respiratory się okazały jakieś trafne. O, pewnie da. Okej, dobra. Słyszeliście to? Wiatro wokół. Jaki po to tak lepiej. Lepiej co? Jeszcze tutaj gościu. Zjednie przerobię. Odwróć uwagę przeciwnik. Ale im dalej w tą grę, tym... W każdym razie jeszcze zauważyłam, że są jakieś sekrety, które mogą sprawić, że twoje skoki przez skoki będą jakieś super
polecimy z tym gównem, panowie. Zacznijcie pasy! Takiego gościa, co składa sprzęty, wiecie, on miał filmik ma ze 4 miliony otwarć, no, przez pół godziny mówi, nawet nie wiem, czy widzieliście go, jak piszecie sobie z Cyberpunk 2077 8K, niby 8K, tak, to na pewno znajdziecie ten film. Powiem wam, że przez, to jest 34 minuty trwa, gość przez pół godziny prawie mówi, pokazuje o tym, jak ten cyberpunk naprawdę wygląda, jakie są różnice w detalach, jak może wyglądać. I naprawdę, no mega zajebiście wartościowy materiał. Powinno być takich materiałów więcej. Są tutaj praktycznie jak, prawie że jak w ray tracingu, no a kurwa, tak naprawdę jeszcze ray tracingu nie ma. Zmasakrowałem go. Zmasakrowałem cię, chyba żyją. Tak, jeszcze żyją. Oni czasami jeszcze żyją. Sami żyją, wiesz, więc trzeba podchodzić i ich dobijać. Mówisz, że ulepszenie ciała na 6 to świetna decyzja. Nikol, witam. Ale jak to ciała na 6? No może budowy ciała. No ja na przykład mam chyba 12. Musiałem sobie zhakować. No powiem wam, że jak na razie tak gram, to mam takie odczucia co do tego cyberpunka, takie... O, dobra się podłączyć. Mam takie odczucia, jak to jest tak trochę jak połączenie, wiecie, dla mnie
kurwa, Franco, miałem pamiętać taką gierkę polską z lat 90. Ci przeciwnicy to jak na Franco, z Kwarantanną, z System Shockiem i z Deus Exem. Kurwa, po prostu mega. A, ci z cyberpsychozą, tak? Jak padają, jak trzeba, jak bijesz, to padają na ziemię i... Aha, no taki sposób, takim stopniu. Tam ci piszę. Meteorologowie prognozują, że groźne opady przeniosą kilkanaście ton promieniotwórczego pyłu z terenów niegdysiejszych Syrii, Iraku i Iranu. Tereny te, które zostały zniszczone w trakcie tak zwanej zjazdy. Znaczy wiesz, na NASA w 2077 roku to za dużo nie będzie zwierzaczków. Ale powiem wam, że te Franco to mi się zajebiście gierka podobała. Franco było dobre. Można było nieźle kupić. Co my kurwa ciągle tutaj widzi? Ale i tak dużo. Ale wiesz co, czasami jak zakończysz jakieś zadanie, czasami jak masz kamerę jeszcze, to przeciwnicy po prostu się alarmują poza budynkiem. Bo tam otworzyłem wentylację. O, chyba tak. Ale ona mnie za bardzo nie widzi. Próbowałem już. Czekaj, a teraz? O, teraz. Czas to zhakować, kurwa. Eksploracja danych. Taka kryjówka trochę z Dune'a, na mi się to skojarzyło, otwieranie jakichś takich tych wentylatorów, żeby się gdzieś dostać. Mega Duke'owe.
Nie strzelaj. Jestem lekarzem, nie należę do gangu. Wiem. Jesteś Lucy Tuckery. Szajs znów padł. Jasna cholera! A ty to kto? Vi. Twój brat mnie po ciebie przysłał. Bertie? Dobrze, dobrze. Zaraz wyjdziemy. Nie mamy na to czasu. Zwozili tu sprzętu, który się na złom nadaje. Musimy stąd wyjść. Teraz. Słuchaj, skoro nadal tu jesteś, to go zeskanuj. Tętno spada. Tak samo temperatura ciała. Ma wstrząs krwotoczny. Ja bym mu mógł obniżyć podaj temperaturę mu krew syntetyczną. Ciała jeszcze bardziej. No już. Leży na stole. To ten pierwszy od lewej. Nie. Słucham? Koniec tego cyrku. Nie mamy na to czasu. Nie żyję. No tak. Czego innego mogłam spodziewać się po kimś takim jak ty? Czujesz to? Tylko nie w moje ręce. Dobra, trzeba jeszcze poczekać, zanim to się zasklepi. Przepraszam, zrozum, muszę cię chronić. Chronić? Za życie tego człowieka po prostu nikt ci nie płaci. Możesz tak myśleć, ale chodź, proszę. Prowadź. Czekam. Nie wiem, czy mogłem mu pomóc, czy nie, ale... Nie oddalaj się ode mnie. Głowa nisko. Dacie Deus Exa, Deus Ex był dobry. Chodź, jeszcze kilka kroków. To twój transport, wsiadaj. Wsiadaj, wypierdalaj. No, to tak, no ale wiesz, ale Franco był dobry, fajnie się w niego grało. Te teksty tam. Lucy jest bezpieczna. Doskonała robota, dziękuję. No problem. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, Szwajcaria wreszcie będzie mogła znów być krajem prawdziwie neutralnym. CVS Patchen ma na celu działania obronne, które nigdy nie pozwolą Szwajcarii stać się agresorem. Co to było? A, dziennik. Nie, to wszystko w tym. Mogę mapę sobie włączyć i zobaczyć, co tu mam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Jedziemy zrobić jakieś zadanko. Przydałby się jakiś. Gusy, gangusy. Ja myślę, że ta gwiazdka to właśnie ten, no, poszukiwany przez policję. Jest kurwa ten. Ta kosa. Co tu się odjebuje? Hurra! Co ty
robisz? Co ty robisz? Pomoc! Od razu mi się przypomniał. Usłyszałem ten krzyk. Postal. Jo! A, to nie, sorry. Możesz, gościu, iść. Nie ta. Rewolwerus. Dostałem rewolwera. Albo z rewolwerem. Maceta. Maceta. No, ta walka bronią to mi się mega kojarzy. Z Dying Lightem. Pieprzaj stąd. Pieprzaj, dziadu. Spróbuję do ciebie. No, byłoby lepiej, jakby sloty na broń były 4.
Szpunek. Dawać to gówno. Bo ta strzelba jest całkiem dobra też. Wiem, wiem. Właśnie ja mam lepszą ją. Wytwarzanie, a nie, nie wytwarzanie, tylko mapa. Czy tam mam coś jeszcze? A, amunicja jeszcze mieliście, ale jeszcze tu macie coś. Gościa za dużo nie zostało. Została z niego tylko koszulka. Mapa! No, pytanie jakieś. Ja jestem ciekawa i tak właśnie eksploruję, bo zastanawiam się, czy tam jest... Jakieś pytanie. No. Cześć, gościu, dasz mi samochód? Dlaczego? Dlaczego?
Jaki gość. Dlaczego? Ale pamiętam właśnie to, nie wiem jak to było kiedyś, jak pojawiały się na przykład jakieś takie nowe gierki. Nie ważne, wiecie, czy to był Return to Castle Wolfenstein, czy jakieś inne gry tego typu w ogóle. Czy po prostu recenzje zawsze były, pamiętam, gówniane. Recenzje były strasznie gówniane. I po prostu... W sumie to co mogę pożreć gdzieś. Dużo było takich gier, które po prostu recenzenci nienawidzili, a po latach gracze je kochali, kochają nadal i tego uważam, że to takie jest, że tam jakieś goście pierdolą to. Mogą sobie po prostu kurwa w chuja włożyć. Nie wiem, ja na razie gram tak w tego Cyberpunka, to mnie się to zajebiście podoba. Chociaż rzeczywiście, dopóki nie przejdę gry, to nie wiem, tak. Ale no... Gierka raczej wyjątkowa. Przedam to. Przedaję, żebym trochę więcej mamony miał. Mamony miał więcej. Sobie wrzucę z tą strzelbę, o, co mam. Tyle. Yes! Ale ją rozdupczyło zajebiście. Flaczki poleciały. O to chodzi, kurwa, no o to chodzi.
O to właśnie chodzi. O to chodzi, co nie chodzi. Na Rambo nic nie da, tak? Wow. U, tam też teraz jest goście. Twardziele. Tough guys. Załatwieni na cacy. Siedziały se tu chłopoczki. Palili papieroski, kurwa, tu Witchaven przychodzi i pras. Malstromy, malstromy. Malstromy, malstromy. Teraz ich zabijemy wszystkich. Tylko sobie zapiszmy. Później nie było, że mi idzie piekielnie, nie byś ginęło. Chujowa gra, kurwa, nie idzie piekielnie. A, Regina na mnie. Siema, szybka akcja. Maelstrom ukradł furgonetkę firmy Malorian, którą teraz trzyma w swojej dziupli. Pojedź pod adres załącznika i wyciągnij drzazdę z furgonetki. W skrócie, masz okraść złodziei. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, to sprawdź załącznik. A. A to jest to. Włączyłem ci frajera. Frajerze. Ej, ten dupy, kurwa, zrobiłem to teraz. Słyszę cię cały czas! Kapu, musisz mieć. Nie przedłużaj! Przejść tutaj chcecie. Nie. Tak. Thank you.
dlaczego nie mogą mnie skanować przez ścianę? To jest kurwa dla mnie jedna rzecz, która jest troszeczkę dziwna na tej grze. A, może mnie widzą przez ścianę. Artur pisze, karabin Hello Kitty. Siema, szybka akcja. Maelstrom ukradł furgonetkę firmy Malorian, którą teraz trzyma w swojej dziupli. Pojedź pod adres z... ...łącznika i wyciągnij drzazgę z furgonetki. W skrócie, masz okraść złodziei. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, to sprawdź załącznik. No, wyłączmy kamerkę. Szkoda czasu, wracamy. Za śmietnik. A jak póki jeszcze nie ma akcji, to mogę zapisywać. Póki nie ma akcji, to mogę zapisywać. Jak się skapują, no to już wtedy dupa zbita. Chciałem zobaczyć, co tam w środku jest najpierw.
No, jak ci z Mass Effecta. Tutaj nie rozpierdalaj jeszcze. Tyle ci kolo, bo nie. Kurwa jebana, kurwa jebana, jebany pan. No, nie, niedojebane urządzenie dla niedojebanych zwierząt. Pady. Grać przy myszce i klawiaturze prosto. Co blisko jest to telewizora, nie grać. Z przejebanego pada uchodzić. Nie, na tej grze mi się to po prostu chujowo kurwa pada. No, to jest rzadki widok skradającego się Witcherem. Gdybyś wiedział. O Boże, nie chciałem. Sobie pójść do jakiegoś pomogu i coś porozpierdalać. Wygląda jak ciota.
Wyglądasz jak prick. Pozbójmy się czegoś, pozbójmy się. Zobaczmy jeszcze te ulepszenia, jakie są. Debil, kurwa. A, jaki debil, kurwa. Tu jest paskuda! Nie wiem, co się teraz stało. Chyba go przygniotła kanapa. Ale zdechło. Zdechło mi się szybko. A gościa przygniotła kanapa, kurwa, spadła na niego. Wybuchła kanapa i spadła na niego. Zdecydowanie szkoda mi większa obronania. Krótka, zawrotka. Thank you.
Hej, bez jaj! Ale polecam zobaczyć właśnie ten filmik, 30 parę minut, gdzie gość pokazuje wszystko, jak te detale w Cyberpunku wyglądają, na jakiej konfiguracji gra i tak dalej. Ale lepiej, żeby takie materiały powstawały, niż jakieś inne posrane. Typu, disappointment. Wielki disappointment. Co nie wiem się. Nie wiem, co chciałem, ale kurwa zawiodłem. Wybacz. Tak by mieli z ból dupy, nawet jakby nie wyszła na konsolę, to... Nawet jakby wyszła tylko na PC-ty, to by było, że dlaczego nie wyszła na konsolę. Jakby wyszła tylko na nowej generacji, dlaczego nie wyszła na starą generację, przecież to nie wygląda aż tak dobrze. No. A gościu kurwa na tym filmiku wprost udowadnia, pokazuje, że to wygląda dobrze. To wygląda lepiej kurwa niż dobrze. Zależy w którym, bo w tych co jeżdżą chyba się da. Opuść ten. Dobrze, to opuszczę. O, czasami. U, podłącz się. Się podłączyć, co mogę tu zrobić. Eksploracja.
Może. No nie. Pierda. Co to są? Przyda się. Kontrakt zamknięty. Nie ma sprawy. Give me a... Nie zdaję się, że będę. Nie zdaję się, блядь! Jesteś bled! Suka bled! Ale wiesz, czym mi właśnie przypomina trochę konstrukcja Cyberpunk? Jak w niego tak gram? Właśnie Stalkera. Bo to nie jest taki do końca shooter. To, że ma się broń, to nie znaczy, że to jest shooter. To jest po prostu... Tu też, tam też trzeba było ulepszać postać. Było to bardziej mimo wszystko RPGowa gra. I było to bardziej RPGowe niż shooterowe. I nie było łatwe. Jak zaczęłaś walkę z kimś, to mogłeś no, szybko zginąć. Jak za bardzo, ze zbyt dużą... Jeżeli ze zbyt dużą brawurą podejdziesz do tego. Chociaż ja tu gram na normalne. Jakbym się miał wyjebane, to bym sedał na łatwe i może byłoby łatwiej wtedy. Ale na razie nie gra mi się w to tak źle, żebym miał dawać na łatwe. Mówisz, że wsiadłeś do vana i pojechałeś? Która godzina? Co to jest? Ja bym sobie gdzieś do innej części miasta pojechał. O, tu jest jakaś broń. Sklep z bronią. Można tu nabyć broniownicę? Ale wiem, o, muszę jechać do tego, bo mam już pieniądze. Gdzie jest ta misja? Muszę mu oddać kasę. Nie, to było to. Nie, oddaję. Tak. Dług zaciągnięty u Wiktora. Give me your car, I need a car. Wybaczcie, zabiłem człowieka. Podłącz się, mogę też sobie wziąć tutaj coś okraść trochę.
Co kurwo? Bardziej właśnie o to mi chodzi. A mówisz, że na trudnym masz, tak jest. A na łatwym próbowałeś? Gdzieś pójdę. Bra, jak patrzę nawet na tą mapkę, powiem ci, w prawym górnym rogu, to mi się przypomina od razu kwarantanna. Tam też ta mapka była taka podobna. Zabiję cię! Zawisła. Gdzie jest ten ten? Tu była mapa, tak? Gdzie to jest? Czy kurwa idę dobrze w ogóle, czy no? A nie, dobrze idę. Czy te punkty czasami nie służą do... Właśnie, wybierz miejsce docelowe. To te punkty służą do szybkiej podróży. Stąd tu, to zawsze mogę się przenieść tutaj. No, pomysł z tą szybką podróżą też jest dobry. Można sobie kurwa przelatywać gdzie się chce i tyle. No, kwarantanna była dobra, nigdy nie zapomnę tego chyba udania. Spieprzaj, dziadu. Mamy potwierdzony atak cyberpsychozy. Wezwano Maxtag. Tylko że nikt nie przyjedzie, bo sprawę wyciszył Militech. Więc pewnie chodzi o kogoś od nich. Podejrzewam porucznik Mower. Korpica trafi na terapię od ręki. Dlatego bardzo się postaraj, żeby została w jednym kawałku. Okej. Okay. Tak, mieli tak zainteresowanie, przejął sprawę. Pewnie dlatego, że jest człowiek, który tam wszystko ma, ale chodzi. Chcę ukralizować cel! Co? Jesteś nienormalny? Kontakt! Oh, shit.
robimy te. Tak. Przerobimy sobie ten. Zrobimy sobie rzeczy, które tutaj ludzie mają. Sprzętu. O, jest mi. Satan, Satan's Pits. Ja pierdolę tekst. Można mi litakowi zapierdzielić samochód. No. Uważaj trochę! Nie. Nie ma żadnego ray tracing. Ale nie no, ta gra wygląda mega wyjebanie. Kurwa, jak ta gra jest po prostu, jak to wygląda. Nie no, ktoś kto mówi, że tu jest kurwa, jakaś słaba grafika albo coś, to jest jakaś kurwa, trzeba być psychopatą po prostu, chorym psychicznie. Chociaż woda jest tak sobie zrobiona. Znaczy, może nie, to nie jest tyle woda, czy to jest woda. Nie jest taka sama woda jak tamta przy na przykład tym, to jest jakiś ściek. Kto wie, że tu są miejsca do szybkiej podróży miejsca. Jest ten sklep z bronią tu jest. Tak, a kurwa tutaj jest. Zaraz pójdę. Zajmę do sklepu z bronią. Może dlatego, że wybrałem sklep tam. Mam zlecenie na Jotaro Shobo. To psychol. Pieprzony sadysta, który torturuje prostytutki, nagrywa to i sprzedaje innym, podobnym do siebie śmieciom. Moksom udało się go w końcu zlokalizować. Teraz ty masz szansę wymierzyć sprawiedliwość i przy okazji zarobić. Więcej o tym świrze w załączniku. Świetne zadanie, gdzie? No. Dobrze, że to jest tak zrobione, że nie trzeba zapierdalać gdzieś na drugi koniec miasta.
cieszy. Nikola! Nikola, dobra. A mówiłeś, że. A, że chodziło o to, żeby nie zrobić jej krzywdy? Tartak mówi, że stał z psychozą, to chodziło o to, żeby jej nie zrobić krzywdy. Nie tak specjalnie? Nie wiem, bo ona mnie zaatakowała, no chyba, że trzeba ją. Pozamiatane. Przy zdrowie 10%, pasażer maksymalnie wytrzymałeś. Sam jesteś kurwa. Konnado aishiri tatakaette no ka yo. A ty gaszczu, kurwa. Co? Ach, chuj nie. No, szkoda, skurwiela.
Co? Znowu tutaj? O nie, dobra, kurwa. Dobra, jutro se to dokończę. Ja jebę. Tak mi dobrze szło. Dobra, bywajcie. Bywaj, Darturk. Do soboty. Mm-hmm.